W salonach Nokia i w sklepie online telefon pojawi się już w najbliższym czasie. Od dzisiaj zaczynamy zapisy właśnie w sklepie online. Można zapisać się i kupić jako pierwszy telefon Nokia 7. Sprzedaż w sklepie online ruszy 11 marca, więc pierwsze osoby 11 marca mogą odebrać swoje telefony. Natomiast sprzedaż w pozostałej sieci dystrybucji ruszy w kwietniu, z początkiem kwietnia bieżącego roku. Cena w chwili obecnej, którą znamy, to jest 2399 zł. Na początku Nokia 7 komunikator pojawi się w dwóch kolorach. W kolorze czarnym, takim jak mamy tutaj na stoliku, i w kolorze srebrnym. Natomiast chwilę później będzie dostępny również kolor granatowy, ciemnoniebieski granatowy. Jest to bardzo ciekawe pytanie, ponieważ Nokia 7 komunikator jest telefonem z dosyć specyficznej budowie. Mamy tutaj bardzo duży ekran czterocalowy, pod którym ukryta jest pełna klawiatura QWERTY. Mechanizm, który otwiera telefon i ustawia go w odpowiedniej pozycji, musi być bardzo wytrzymały. Oczywiście jest to mechanizm, który wielokrotnie był testowany. Nie jest to pierwszy produkt, który ma ten kształt. Wcześniej mieliśmy modele Nokia N97, Nokia N97 Mini, w których podobna konstrukcja była wykorzystywana. Natomiast jeżeli chodzi o materiały, są to stopy metalu, dzięki którym ta konstrukcja jest bardzo wytrzymała i bardzo solidna. Oczywiście w naszych centrach testowania telefonów prowadzimy takie próby wytrzymałościowe. Myślę, że E7 komunikator był otwierany, zamykany ponad 50 tysięcy razy, co dawałoby nam przez 2 lata około 60 otworzeń dziennie. Wydaje mi się, że to świadczy o tym, że jakość tego mechanizmu jest naprawdę wysoka i możemy oczekiwać, że urządzenie na pewno spełni oczekiwania konsumentów przez okres zdecydowanie gwarancyjny albo nawet i długo, długo dłużej. Przyciski klawiatury QWERTY w Nokia E7 komunikatorze, jest to jeden z elementów, który był bardzo mocno testowany w tej fazie przygotowywania produktu. Te klawisze mają dosyć specyficzny kształt po to, żeby palce nie męczyły się podczas wprowadzania tekstu. One mają też odpowiednią odległość między sobą, dającą komfort wpisywania tekstu poprawnie i nie przyciskania dwóch przycisków jednocześnie. Jeżeli chodzi o materiały, same klawisze wykonane są z plastiku oraz z silikonu oraz z konstrukcji metalowej pod spodem. Napisy na klawiaturze wykonywane są w technologii grawerowania laserowego, potem klawisze są odpowiednio lakierowane odpowiednimi farbami, które z jednej strony przepuszczają światło, wtedy kiedy klawiatura jest podświetlona, dają wyraźny obraz tego, co jest na klawiszu, a z drugiej strony są zabezpieczone przed ścieraniem się. Zatem klawiatura w Nokia 7 jest bardzo, bardzo dopracowywana. Stworzyliśmy ponad 10 różnych klawiatur i wybraliśmy tą jedną, najbardziej wygodną, dającą ten optymalne uczucie wiarygodności i wygody podczas wprowadzania tekstu. Zacznę może od obudowy. Obudowa wykonana jest z aluminium. To jest aluminium barwione w ramach procesu anodowania. To znaczy farba jest w taki sposób nakładana, aby była bardzo odporna na zarysowania, zadrapania. W zasadzie cały tył telefonu, ponieważ jest to jedna bryła, jest wykonany właśnie z tego aluminium, zatem jest zabezpieczony przed porysowaniami.
Obiektyw aparatu zabezpieczony jest wzmocnionym szkłem, a jednocześnie to szkiełko jest trochę cofnięte, więc w momencie, kiedy kładziemy telefon na płasko, ono nie powinno dotykać do powierzchni, więc jednocześnie jest bardziej zabezpieczone przed porysowaniami. Tutaj ciekawą rzeczą, jeżeli chodzi o konstrukcję, jest również fakt, że telekomunikator Nokia E7 jest jednolitą bryłą i nie ma elementów, które możemy demontować, tak jak w przypadku innych modeli, na przykład obudowę. Tutaj obudowa, nawet bateria są umieszczone w telefonie na stałe. Dzięki temu unikamy wszelkiego typu luzów na obudowie. Nic nie dostanie się do środka, do telefonu. Tutaj częściowo już odpowiedziałam na to pytanie, a mianowicie nie ma takiej możliwości, aby użytkownik sam wymieniał baterię w telefonie Nokia E7. Dzięki temu uzyskujemy stabilną konstrukcję, stabilną obudowę, nie ma żadnych elementów luźnych, które można zdemontować albo które mogą się obluzować. Natomiast bateria w telefonie Nokia E7 komunikator ma gwarancję 12-miesięczną. Dotychczas gwarancje na baterię przewidywały 6-miesięczny okres gwarancyjny, więc tutaj w przypadku tego modelu ta gwarancja na baterię jest zdecydowanie dłuższa. Baterię można wymienić w autoryzowanym serwisie Nokia. Nokia 7 komunikator wyposażony jest w baterię 1200 mAh. Taka bateria powinna pozwolić nam na korzystanie z urządzenia, na rozmawianie poprzez urządzenie Nokia E7 przez około 7 godzin. Natomiast urządzenie w stanie czuwania powinno wytrzymać około 500 godzin. Innym parametrem ważnym jest odtwarzanie muzyki. I tutaj ponad 50 godzin odtwarzania muzyki E7 gwarantuje. Wydaje mi się, że to są dosyć dobre osiągnięcia przy takim skomplikowanym urządzeniu. Warto tutaj wspomnieć o wyświetlaczu. Ekran, mimo tego, że jest duży, 4-calowy, pobiera odpowiednio mniej energii dzięki technologii, w jakiej jest przygotowywany, czyli technologii AMOLED. Dzięki temu jest bardziej efektywny, a jednocześnie bardzo jasny, świetnie odzwierciedla kolory i może być wykorzystywany w pełnej funkcjonalności nawet w bardzo jasnych pomieszczeniach.